No dzień dobry, witam wszystkich sympatyków gry Broken Ranks na moim kanale. W dzisiejszym filmie będziemy kontynuowali naszym dzikim kapciem podróż przez okrutny świat Broken Ranks. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Co tam u Was? Szanowni Państwo, jak miło mi Was znowu powitać w trzecim odcinku po powrocie. To już takim sporo. Myślę, że jeszcze z dwa zrobimy sobie przerwę. Nie no, żartuję oczywiście. Ogólnie to się mega wkręciłem. Zarówno się wkręciłem w Rock'n'Run'Kiss, jak i w ogóle w YouTube, więc. Ło, wow, w ogóle patrzcie, zaraz będę miał nowy level, ale fajnie. Więc super. Ktoś z Was zwrócił mi uwagę, że w poprzednim odcinku nie założyłem broni, kiedy się biłem z. Tymi potworami. To, to dobrze, że gram w tę grę ponad dekadę i, i robię takie podstawowe pomyłki, prawda? W ogóle zobaczcie, ile mamy y, powiadomień. Mamy w ogóle jakieś targowiska. Czemu ja nie mogę na targowisko? Okej, okay, nie mogę wejść na targowisko, bo dziesiątego levela jest. Dobra, bo tam jakieś fajne itemki mi się chyba posprzedawały. Dostaliśmy też nowe zaproszenia do znajomych: Rafatus, Barba i Lilith w Ost. Lilif to jest bardzo ładne imię w ogóle. Nie wiem, dlaczego jestem fanatykiem imienia Lilif, W ogóle Lilia w sensie po polsku nawet. Wcale nie dlatego, że jestem fanem Harry'ego Pottera i tam była Lili. Wcale tak nie jest. Po prostu jakoś mi się tak podoba. Jakbym, jakbym ją nazwać córkę, chyba bym ją właśnie tak nazwał. Wchodzimy do chaty pod murami. Będziemy się bili jeszcze raz. Mamy tutaj Zbira. Dzień dobry, witam serdecznie pana Zbira. Stajesz do walki, do boju. Założę sobie słuchawkę, może, żeby coś słyszeć. Zobaczymy, jak bardzo wielka różnica jest z kastetami. Zobaczcie, teraz nawet widać, że te kastety mam. Ale o nie, a tu dalej mam. O jezus, no, no zaczyna się, zaczyna się, zaczyna się, Dobra, dożyłem, wow. Nie wiem dlaczego w taernie o wiele szybciej mi się klikało te, te okienka. Ej, nie wiem, widzowie, wy macie tak samo? Dajcie mi znać konkretnie, ludzie, którzy grają w taerna. Może, może są tacy na tym, na tym kanale. Czy wy też macie tak, że jak chcecie szybko pozmieniać takty w 3D, to jakoś wam to tak nie idzie? Jakoś w 2D wiecie, jak tutaj była, był ten panel taki, to można było jakoś tak szybko przeklikiwać. A tutaj kurde, nie potrafię nigdy wycelować w to kółko. Ej, I strasznie dużo czasu mi na to schodzi. Nie no, w ogóle zobaczcie, to jest, to jest w ogóle inna gra, nie? To jest inna gra, przecież w poprzednim odcinku to była taka porażka, żeby ich zabić. Dobra, mamy level, bardzo fajnie, zobaczmy sobie czy odblokowaliśmy nowe umiejętności. No, niestety nie. Ale możemy sobie dać punkcik w lewe w prawo. Wydaje mi się, że jest sens to maksować na początku. Bo to jest taki chyba podstawowy spell przez dłuższy czas. Dajmy sobie dwa punkty w siłę i dwa punkty w zręczność. Będziemy mieli dużo damage'a na początek po prostu. Potem zrobię się trochę bardziej pancerny. Pokonany z leży nieruchomo. Przeszukuję, jego kieszenie. Super, fantastycznie. No i przyszedł Oscar, tylko z błędem. Zobaczmy. Poznajecie, cię, bla bla bla. Taer na zawsze, coś tam. Okej, okay. o nie! Czy ja go biję? Przepraszam, nie chciałem go bić. Wydawał się w porządku. No cóż. O kurde, o kurde, co tu, się co tu się odwaliło Co ja zawziąłem za opcje dialogowe Dobra, i Skara pewnie O niej, mam lewy prawy, Boże, nie zauważyłem No zaczyna się Widzowie, ktoś z was napisał, że to niemożliwe, żeby ja naprawdę tak nie ogarnił. Przepraszam was bardzo serdecznie <ścoughs> Jestem jestem niesamowitym gamoniem Ja mam kiepską podzielność uwagi, jak ja gadam do kamery O! Desmond Kadri! Jak miło was widzieć, Desmond, ty żyjesz! Jak to się stało? Dobra, ej, ale w sumie ja bym sobie z nim poradził, oni są to chyba łatwi. Zobaczcie, nic mi nie zrobili podczas tamtej rundy. No pod wami bije, no nie, z żenada straszna. Mniejszę sobie tą kamerę, bo chyba jest trochę za duże, mam wrażenie znowu. O. Dobrze jest? Dobrze jest. O, kadry za 460 walnęła, nieźle. Jeden expa dostałem, no to fajnie. Dobra, miło was widzieć. Nie chcę, nie chcę. Jezu, jak mi się nie chce, jak mi się nie chce tej fabuły przechodzić. Ej, widzowie, wiecie co? Ja nie wiem, chcecie, żebym tą fabułę przechodził z wami? Bo ja wam przyznam szczerze, że jak te questy wszystkie, wiecie, jakieś tam, ten stary Lejli, co do studni wpadł, albo jakiś Koltizemin, który tam siedzi w jaskini, wyjść nie może, to są jeszcze takie fajne questy, bo ja je przechodziłem tylko 10 razy, a po prostu te questy fabularne, jak ja widzę tego Desmonda, o Jezus, jak, jak ja go nie chcę widzieć, nie? Niech on już umrze, proszę. Więc nie wiem, dajcie znać, bo, bo z jednej strony sobie nałożyłem taki challenge, powiedzmy, że chcę całą tę grę przejść na odcinkach, Um, oczywiście, no nie każdy, eksp, nie? Ale chodzi o to, że wszystkie te takie questy i misje zlecenia, poprzechodzić. Ale te misje główne, no po prostu, no nie, no jak ja to widzę, to po prostu, no nie mogę. No, przybliżmy sobie. W ogóle bardzo ładnie wygląda chyba damska postać w tej grze, tak mi się wydaje. Tak, w porządku. No, 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 wydawałem, wydawało mi się, że może to wyglądać gorzej. No zobaczcie w ogóle, nawet nie mogę innego questa niż ten fabularny wykonać. Od piątego poziomu są rodzinne tematy Emilki. Ale Ripa, a na tym, na 2D to były na pierwszym levelu wszystkie questy. Róbmy sobie jakieś fajne zakupy. A czemu nie mogę? Aha, bo ten jabłówka sprzedaje, dobra, bałwanie tutaj chodź. Dobra, e, co my tu mamy? Pierścionków oczywiście nie założymy póki co. Tutaj mamy tego gościa na nasze levele. Zręczność 2 pz 10, dobra, biorę zajebiście. Jakąś czapę weźmy. Siła 2, no nie wiedza mi, niepotrzebna. E, dobra, rękawiczki. Siła 2 PZ15. Fantastico. Buty, zręczność. Siła 1 kondycja 19. To brzmi dobrze. Pyk. Spodnie. 1 siła PZ17. Super, biorę. I jeszcze jakaś czapka by się przydała. Ale jakaś taka fajna czapka. Nie chcę słabej czapki. Dajcie mi jakąś fajną czapkę. PZ18. no nie jest to zbyt dobra czapka. Albo dobra, PZ18, żeby może nie umierać co chwilę. To jest, to jest nie taki głupi pomysł. Dobra, ubieramy się. Pyk, 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 pyk. A masz tu może jakieś kastety, ziomuś? Chyba kastety mógłbym znaleźć u Wahlberga dopiero. Tak mi się wydaje. Ale nie sądzę, żeby na czwarty poziom jakieś były. Chociaż zobaczymy. Kastety. No właśnie, żadnego nie mogę ubrać. Na szósty poziom jest najbliższy. No dobra, no to będziemy się bili tym podstawowym. Szanowni Państwo, co ja Wam chciałem jeszcze powiedzieć. Będziemy sobie powoli przechodzili te kwestie. Mam nadzieję, że nie będą one wymagały ode mnie zbyt dużo uwagi. E, bo to są questy fabularne. Jezu, nie cierpię questów fabularnych, naprawdę. Długo się w ogóle zastanawiałem. E, miałem kiedyś taką właśnie przekminę, jeszcze zanim wróciłem na kanał. W ogóle chciałem odcinek o tym nagrać zanim wróciłem na kanał. E, co do cholery zrobić, żeby ten początek w tym Broken ranks nie był takim masochizmem po prostu, bo... Boże, przecież przechodzenie tych... Ja, sorry, że tak się mi się taki tryb rzekanie teraz odpalił, nie? Boże, święty hejter wrócił. Ale, ale przechodzenie tych questów fabularnych milionowy raz to jest takie nudziarstwo po prostu, Zastanawiam się, jak można byłoby to zrobić prościej. Ja tak myślałem, długo, długo nad tym myślałem właśnie i najlepszy pomysł, na jaki wpadłem, to po prostu za albo za drugim razem, kiedy już na przykład takie questy przejdziemy, żeby jeszcze, wiecie, popróbować na inne sposoby, można było to pominąć do momentu walk, że po prostu tepamy się w walki, e, takie troszeczkę przejście, coś ale tu, pominięcie tutoriala albo okej okay, masz tu złoto idziemy się bić super fantastycznie łatwy questik. E, bierzemy maskę zakładamy. Albo na przykład też mi wpadł do głowy taki pomysł, że na przykład jeżeli zrobimy ten tutorial, no nie wiem, pięć razy powiedzmy, to potem kolejne przejście tego tutoriala to będzie jakaś inna misja. Na przykład wiecie, zamiast całej tej serii misji do zrobienia, po prostu tutaj mamy Jezus, zobaczcie ile tego jest. Tutaj mamy pół, tutaj mamy drugie pół, 26 misji, nie? Ej bezkitu, widzowie, to jest 26 misji do zrobienia. Tutaj mamy tych misji 14. Wiecie, na przykład za piątym razem, jak się przejdzie całą fabułę, że można było zrobić jakieś takie questy zamienne, takie na przykład nowe, dodatkowe, których nie odblokujemy za pierwszym razem. I na przykład te questy byłyby dużo krótsze i dawałyby taką samą równowartość Expa. I. No wiadomo, to, z jednej strony to by było nie fair, nie. No ale z drugiej strony ludzie nie musieliby, tworząc nową postać, przechodzić przez to samo 56 raz, bo no ja może też trochę wyolbrzymiam, bo, bo ja też na 2D dużo razy postać tworzyłem, ale po prostu ja te misje, no dla mnie to jest naj, najgorszy etap gry w Broken Ranks'a, a no moim zdaniem nie powinno być tak, że właśnie, nie muszę tą taktykę w końcu zmienić, moim zdaniem nie powinno być tak, że właśnie najgorszy etap gry w Broken Ranks'a to jest początek gry, kiedy, wiecie, kiedy chcecie zagrać sobie na nowo, czy na przykład, bo ja tutaj wiecie, ja tu mam milion postaci, więc dla mnie to tam jest jedno licho tak naprawdę, Jezu, biję dużo tym gościu. Ale na przykład wiecie, jest sobie, jest sobie taki gościu, nie? Klasyczny, nie wiem, nazwijmy go sobie Arek. I taki Arek po prostu chce wrócić do gry po dwóch latach. I wiesz, że żeby wrócić do gry, załóżmy, że zapomniał hasła Żeby wrócić do gry, on znowu będzie musiał te questy przechodzić. No dobra, kurat gdyby zapomniał hasła, to i tak bym musiał, bo przed chwilą powiedziałem, że po piątym razie by się to odblokowywało. No dobra, załóżmy, że Arek nie chce grać rycerzem, bo ogarnął, że rycerz nie jest najlepszą postacią w tej grze e, i po prostu wybrał inną postać. Teraz wszyscy gracze rycerza się na nią rzucą. I wiecie, i po prostu zrobić taki questik No nie nie chce będzie ten Desmond, nie? To może być nawet tak zrobione na odpierdziel, wiecie, że ten Desmond po prostu ginie w pierwszym queście, albo po prostu pomijamy 3-4 fabuły, żeby po prostu dojść do to miejsca tym samym. Skutkiem, nie wiem, że Kadri mówi: idź, zbierz nam jagody, a my zajmiemy się całą linią fabularną, będziemy handlowali z andajami, a ty po prostu zbierz te jagody i nam je przynieś, nie? I dostaniesz za to cztery levele czy coś. No, no, może to jest troszeczkę absurdalny pomysł, ma troszeczkę kontrargumentów, ale wydaje mi się, że. Że i tak byłoby to lepsze niż przechodzenie kolejny raz tych misji fabularnych. Ale dajcie znać, co myślicie w ogóle. Ja tak cały czas gadam, dajcie znać, dajcie znać. Mam wrażenie, że gdybyście chcieli naprawdę dać znać na wszystko, o czym ja mówię w tym filmie, to byście po prostu pisali komentarz co trzy minuty. Zwłaszcza, że jeżeli chodzi o pisanie komentarzy, szanowni państwo, robimy przerwę w tym momencie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale kiedyś, jak nagrywałem taerna, zawsze rozdawałem przedmioty. OBS mi się wykraczył. Dobra działa. Zawsze, jak grałem w 2D, rozdawałem przedmioty i stwierdziłem, że fajnie byłoby do tego wrócić. Jakoś bardzo dużo radości mi daje dawanie z przedmiotów, bo no takie wrażenie, że widzowie z jednej strony mogą się dobrze bawić oglądając mój film, a z drugiej strony mogą coś jeszcze o tym zyskać, więc dla mnie to jest w ogóle super, więc dzisiejsze słówko kluczowe, żeby wygrać gest władcy, mogę się na chwilkę wylogować, myślę, że tutaj nikt nie będzie na mnie zły, jeżeli na chwilę się wyloguję i weźmiemy sobie bambosza, tutaj mamy gest władcy, no właśnie i też mamy w ogóle subdrifa na nim, ponieważ... Ponieważ była aktualizacja dzisiaj wygrana, też chciałem w ogóle o tym trochę pogadać. Myślę, że się też tym zajmiemy zaraz. E, Okej, okay, fajnie to wygląda. W ogóle widzę to pierwszy raz, bo tak jak mówię, jest godzina 14.31, a aktualizacja była wgrana jakieś pół godziny temu, więc, więc jestem dopiero pierwszy raz na ternie dzięki temu. Zobaczmy w ogóle, jakie, jakie tutaj są. Okej, okay, mamy milion złoty. coś pokupowali fajnie. Mogę jakoś zobaczyć, co oni ode mnie kupili? Moje artefakty, w ogóle z nowa zakładka. Okay. No i ten gest władcy jest właśnie do wygrania w kolejnym odcinku Słówko kluczowe to kokos Napiszcie, kokos był chyba ostatnio, nie? Słówko kluczowe to banan Napiszcie słówko banan i swój nick na broken ranksie Na którym chcecie, żebym wam dał ten itemek Ja po prostu w kolejnym odcinku kogoś wylosuję I będziemy sobie tak co odcinek Losowali jakiś itemek No w tym przypadku będzie to właśnie gest władcy z Z tym suborbem poat Zmienili nazwę tego suborba, prawda? Tak, tak się nie nazywał chyba, no chyba w ogóle nie miał nazwy Teraz ma, poat nas nazwa strasznie No, więc banan i po prostu wasz nick, I możecie wygrać właśnie taki oto gest władcy w kolejnym filmie mm. Jedynym warunkiem tak naprawdę jest e, Granie na Kadarinie, ponieważ tylko na Kadarinie Te przedmioty mam, więc e, tylko Kadarin Tutaj może wziąć udział, niestety Nie podoba mi się to, moim zdaniem rynek powinien być Dla wszystkich serwerów, tak mi się wydaje Chociaż, chociaż nie, bo jakby nowy serwer wyszedł No nie, dobra, cofam to e, Jezus, dalej nie ustawiłem tej taktyki, Boże Święty, gamoniu I taki jeszcze tylko ukryty haczyk, że trzeba subskrybować mój kanał To, to tak tylko powiem e, Dobra, e, kończymy temat Ćpun Tomasz i .org. Dużo Tomaszy jest w tej grze mam wrażenie, ostatnio też Tomasza spotkaliśmy jakiegoś. Dobra, wychodzimy. E, aha, połóż list. Chwila, 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 cofaj, cofaj i połóż list. E, pyk. Zostawiasz list i tu jeszcze coś się błyszczy. Czy to będzie na przykład moje odbicie w lustrze? Nie, świękowate rękawice. Dobra, podoba mi się. E, odnajdź łotrów do ukazania. Okej, okay. to jeszcze został któryś. Jeszcze został któryś, Bragir. Jeszcze został. Dokąd się udamy, żeby znaleźć Bragira? Do miasta. Ok, no to fajnie, to zrobiliśmy wszystko. E, bo Bragir chyba, chyba tam nie będzie walki, tylko tam kadri przybiegnie, prawda? Bo, bo, bo przechodziłem już tu kiedyś, tak wam zaspoileruję, więc wiem. E, no, szanowni państwo, co ja tu jeszcze mogę powiedzieć? Nie, nie przygotowałem się, jeżeli chodzi o wasze komentarze. Mówiłem, że w tej serii będę sobie czytał e, to, co tam cie ciekawego piszecie. E, więc ja sobie tutaj zaraz zerknę, co tu było pod poprzednim filmem. Jakie komentarze się pojawiły. I Na co ciekawego, tu możemy sobie odpowiedzieć. Dobra, tylko na początku wykonajmy to, i teraz biegniemy do desmonta. Fantastycznie, tylko zróbmy sobie odpoczynek. O i na przykład Micha1354 napisał, że brakowało mi tego nieogarnięcia, aż ze śmiechu się popłakałem. Naprawdę super jesteś. O i to jest na przykład taki komentarz, bardzo, bardzo miły. Akurat ten mi się wyświetlił jako pierwszy. Więc jakby ja zawsze, ja zawsze jak czytam takie komentarze, mam takiego banana na mordzie. O, a tutaj na przykład Kasper napisał, że jestem pierdolonym bananowcem. Desmond, co u ciebie? Jestem dziki kapciu. Tak, pomogę ci pomogę ci przejąć ojczyznę. W ogóle kadri jest bardzo ładnie Zrobione na 3D mam wrażenie. Jakoś tak, jakoś tak lepiej niż na 2D. Ruszaj na miasto, dobra, no i teraz musimy. Aha, o Jezus, i tu będzie ten Podpalać i ten bragir i tam... Cała akcja. Jeżeli ktoś nie wie o co chodzi w tych questach, może na przykład pierwszy raz po prostu ze mną ogląda tę grę z jakiegoś powodu, a ja tutaj tak narzekam na te questy główne, to w sumie to chodzi tutaj o tym, że my sobie wróciliśmy z tego tajernu teraz i spotkaliśmy tego dziada i tą babkę, których przed chwilą widzieliście, e, i oni będą nam towarzyszyli przez parę pierwszych misji, póki ten dziad nie umrze, nieważne co zrobimy, on i tak umiera, ale postaramy się go oczywiście tym razem uratować. No i oni tam wysyłają nam jakieś zlecenia po prostu, że tam mamy, tam mamy kogoś zabić, a tam mamy kogoś. E, Okraść i potem jeszcze takie golemy przyjdą i te golemy w ogóle okażą się oszustami i wszyscy będą w szoku. Dzieje się w okolicy coś, w czym mogłabym pomóc. Tak, porozmawiaj z Bloomem. Co to robi Mocium Pan? <grytanie> Halo, moje słownictwo, gościu skopiowa. Ej, który on ma level? No, on jest moim widzem i powiedziałem Mocium Panie w ostatnim odcinku. Może tak być w sumie. Siema, posiedzimy. O nie, wziął jakieś zlecenie, co ja zrobię! O nie daj gorzej, Zaraz ci gościu zdziwi. Siema, co tam u ciebie? Musieliśmy coś pokręcić. Dalej nie ustawiłem tej taktyki. Musimy coś porobić Bo bo kurde bele... Zrobiłem te questy fabularne przez ostatnie parę minut i po prostu biegałem w tej weftę. Dobra, myślę, ja myślę, że on jest szczęśliwy, że może ze mną je wykonywać. To jest na pewno bicie tych psów jest ciekawsze od tych questów fabularnych. Ej widzowie, muszę coś pomyśleć nad jakąś formą tej serii. Muszę jakąś ją uatrakcyjnić, wiecie? Bo, bo przechodzenie tych questów głównych. Dobra, dawaj, ziomuś, bijemy się. Tylko daj mi tak taktę ustawić. O, wyrzucił mnie. Dobra, szkoda w sumie, ale to nic nie szkodzi. Ja i tak sobie te psy zabiję, żeby mieć bity level. Ej, patrzcie, w ogóle zabiłem pięć psów, a już mi się quest wy wykonał. Czyli teraz to działa tak, że jak biorę sobie zlecenie z kimś, to. Nie musimy być nawet w drużynie, żeby to zlecenie wykonywać? Patrzcie, rzeczywiście, ale fajnie, ale super, to jest mega fajna zmiana. Poszedłem bić gobliny, bo stwierdziłem, że to będzie nieco ciekawsze od e, robienia questów fabularnych. Wiecie co? Muszę, muszę chyba przekminić troszeczkę bardziej, co zrobić z tą serią, bo na przechodzenie tych głównych questów, ja mam wrażenie, że to będzie najnudniejsza seria, jaką kiedykolwiek prowadziłem. E, jak te serie z questów pobocznych możemy sobie rzeczywiście zrobić, tak, tak nie, 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 nie. Tutaj, tutaj robimy odwrót, myślę. W mojej głowie wyglądało to zupełnie inaczej, jakby... Ja wiedziałem, że to będzie nudne, nie? Ale mówię o tam że pogadam coś do kamery. mówię tam sobie jakieś tam komentarze, poczytam coś. O, goblin wojownik. Hmm. Co to jest jakieś... Kom... W ogóle bardzo ładnie te gobiny wyglądają. Tak, sorry, że przerywam, ale no, powiem wam szczerze, że fajnie są zrobione. Szkoda, że ich w ogóle tej się nie bije w tej grze praktycznie, bo przechodzi się przez to właśnie przez te questy między innymi. E, I zanim te gobliny w ogóle... Zobaczymy, to już będzie mieli zbyt wysoki poziom, żeby je bić. E, więc no, coś tu sobie pogadam do kamery, coś sobie jakieś komentarze poczytam. O, zacznij Lexpa, zajebiście będzie tam bardzo ciekawa, bardzo ciekawa seria. Ale, ale nie, jakby ja zobaczyłem tego Desmonda i zobaczyłem tą kadrę i, i zakładam, że nie tylko ja dostałem taki odruch wymiotny, że po prostu no nie będziemy tego robili chyba na odcinku, nie będę was tym katował. Po prostu sobie tę serię fabularną przejdę poza nagraniem albo ewentualnie na jakimś streamie. A tutaj zajmiemy się raczej przechodzeniem questów pobocznych po prostu i jakiś tam też biciu po prostu potem bossów, na przykład wiecie, też chcę sobie na tym szydzie jakiegoś herszta pokonać w przyszłości, jak już będę mógł, zrobię jakieś pierwsze podejście, potem zrobimy drugie podejście, jeżeli się, o Jezus, dobra, nie zabiję ich, coś czuję, nie mam tyle kondycji, żeby ich zabić, prawda, o, bez odpoczynku zaatakowałem, o chyba, że ciosy mi fajnie wejdą, a i spoko jest ten seed, bardzo przyjemnie się nim klepie w ogóle. Podoba mi się ta postać. To no dużo sobie w obronę w ogóle dają, Muszę troszeczkę obrony zmniejszyć. Dobra, powinniśmy mieć już level. Prawda, prawda, dobra, mamy level. Zrobimy sobie te rodzinne tematy Emilki w tym odcinku. Nie, po prostu. O, nie będę was tym zanudzał. Dobra, dajmy sobie trochę w kondę. Może to jest dziwna decyzja? Tak mi się wydaje, ale ja chcę po prostu troszeczkę więcej przetrwać w tej walce, bo strasznie szybko tej kondycji mi ubywa. E, fajnie będzie troszeczkę więcej mieć. Dobra. I mamy nowy cios. Mamy front kika. Cios taktyczny. I front kick mamy od piątego poziomu 1,4 siły 06 zręczność. To jest w ogóle ciekawe, że ma zupełnie inny niż źle wyprawy. Podoba mi się to w sumie, że ma inny przelicznik. Tak, troszeczkę dalej, więcej chyba do myślenia, nie? E, Mamy obroczenia 45, obrona wręcz minus 27%, rundy 1. Dobra, czyli no to jest klasyczne, klasyczne debów na początek. Wydaje mi się, że spoko sobie ustawić w ogóle taktykę z tym. E, ja też, jakby jestem absolutnym aha, i nie mam konta premium, tak? O. Czekajcie, muszę kupić konto premium, chwila. No, wracając do tematu, jakby ja gram z Shidem pierwszy raz w życiu to tak naprawdę i chcę no rzeczywiście troszeczkę więcej tą postacią pograć, natomiast e, totalnie dopiero się uczę, nie? Więc niech jak będę jakieś gałgaństwa właśnie popełniał. Też proszę tutaj nie krzyczcie, widzowie, proszę, nie bijcie mnie. Ale po prostu uczę się też grać. I nie chciałbym chyba jakichś poradników, takich proplayerów oglądać na początku, czy też po prostu e, sprawdzać, jak, jak grać profesjonalnie shidem. Chciałbym wyczuć tę postać i trochę się też pobawić. Właśnie, właśnie to jest to, co mówię, nie? że ja ciągle chcę się bawić tą grą przede wszystkim. Znowu mi coś z OBSem się wydarzyło. Więc będę chciał sobie po prostu wyczuć, co tu może być dobre w tym shidzie. I ewentualnie później, już jak będę musiał gdzieś faktycznie w PT chodzić na jakieś już duszki zamku, czy coś takiego, to wtedy po prostu już sobie ustawię taktykę taką, jaką powinienem. Póki co wydaje mi się, że maksowanie tego Kika jest całkiem sensowne. Znaczy wiecie, Wy możecie porady pisać, jak najbardziej. Ja będę sobie to wszystko czytał i brał pod uwagę, natomiast chcę sobie stworzyć własny, jakby, build tego shida i zobaczyć, czy to będzie działać. E, bo teraz mamy dużo możliwości, tak mi się wydaje, że mimo wszystko mamy teraz dużo możliwości, mamy te drify, orby, więc wydaje mi się, że mogę zrobić. Ja na przykład bym celował w takiego shida, który będzie e, turbo. Turbo ergonomiczny, znaczy, że będę mógł nim ciągle napieprzać i mało odpoczywać. Zobaczymy, czy takiego uda mi się zrobić. Wydaje mi się, że nie, ale, ale zobaczymy. Więc właśnie ten fronting wydaje mi się całkiem spoko. Yy, i, I zobaczmy tylko, jaki tu daje debuf. Ja widzę, że ten debuff całkiem fajnie rośnie. No ostatnim poziom jest to 87% debuffa. No ja zdecydowanie będę ten frontking yy, maksował, bo to zwiększa tylko damage, prawda? To potem sobie i tak wymienię Nie, flanking będzie maksowany, bo to jest zajebisty w ogóle zajebisty spell. Dobra, e, idziemy sobie, idziemy sobie do Emilki, zobaczyć co u niej Tego questa chyba w ogóle wykonywaliśmy jak na 2D, jak na Ironie, więc to też nie będzie jakieś super ciekawe e, Natomiast już niedługo zaczniemy robić nowe questy, których jeszcze nie było nawet ani na 3D, ani na 2D Ja jestem już niesamowicie niesamowicie podjarany tym Dobrze, ogólnie to teraz tak, e, rodzinne tematy Emilki Stary Emilki zachlał Przepraszam, że znowu ten stary wchodzi, ale naprawdę taka jest fabuła. No, zobaczcie. A nie, Jędrzejowi mamy ją dostarczyć. Dobre, oszustwo, ale kiedyś naprawdę, kiedyś naprawdę w tej misji chodziło o to, że jej stary się źle czuł. Jakby, wiecie, bo o, stary, zaraz Paris Platyno w freestyle leci tutaj, ale naprawdę w tej kwestii tej właśnie o to chodziło. E, więc Jędrzej, widocznie w tej wersji, a nie, a nie Roman, e, zachlał i, i się bardzo źle czuje. I po prostu musimy dać mu eliksir, żeby się napił i się poczuł lepiej. E, na, naprawdę, wiecie, to, 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 jak macie kaca, to na drugi dzień się pije piwo, po to, żeby tego kaca nie mieć. To właśnie teraz takim piwem idziemy do Jędrzeja. Jędrzej stoi tu. Jak widzicie, Jędrzej się, Jędrzej się bardzo dobrze bawi. Oj, to już mi się bardziej podoba, to już jest lepszy niż ten quest fabularny. Dobra, Jędrzej, co u ciebie? Mężczyzna lekko się chwieje, jego twarz wygląda dziwnie spuknięto. Widzicie, mówiłem, że on jest pijany. Słyszałem, że jesteś chory. A, przyniosą lekarstwo, dobra. Mężczyzna cofa się nieznacznie. Chory, kto ci takich zdurna opowiadał? Jestem zdrów jak kuń. No tak, no mówię, no napij się, ja wiedziałem lepiej o co chodzi w tym questie. Twoja groźba była nadto skuteczna. Roman mordują. No pijany, no pijany. Dobra, o to chodziło. No i Roman przychodzi z kolegami w tej wersji, w tej wersji quest'a. E, tu jest Józek i Zenek, dokładnie, pamiętam, pamiętam jak oni się nazywają i Roman mówi, wypierdalać z mojej stodoły. A ja mówię, Roman zostaw mnie. Z I teraz się bijemy z zenkiem i juzkiem. Zenek i Józek mają 98 żyć. Tego questa też przechodziłem już kilkakrotnie, nawet raz na tym kanale, więc y, oni wracają, nie? To nie jest tak, że ich teraz zabiję, mimo że... Że Zenek nie wygląda jakby przeżył ten pojedynek <grym> Powiedział, Powiedziałbym, że wyglądał lepiej, dobra? Ale, ale oni przeżyją Oni i tak niedługo wrócą Niedługo tworzą pewnie jakąś nową postać Pewnie rycerza i, i po prostu znowu już będą tutaj stali Więc spokojnie, nie martwcie się i do chatki przy studni no, no i teraz sobie ich pokonaliśmy z jakiegoś powodu Ten gościu pijany szybko wytrzeźwiał Więc ogólnie wykonaliśmy cel zadania e, Daliśmy mu taką dawkę adrenaliny jeszcze po mordzie Więc, więc już jest trzeźwy, już jest zdrowy Eliksir wypiliśmy sami O to mniej więcej chodzi w tym kłaście Aha i tutaj sobie teraz ktoś tak Roman twierdzi, że Jędrzejowi pomóc może wiedźma hobert. Podobno pomaga teraz Bogu miłowi w chacie obok. Ok, czyli jednak mu nie pomogliśmy. Dobra, czyli pobiliśmy gości za, za próżno, typ nie wytrzeźwiał. Potrzebuje coś silniejszego. Idziemy, odwiedźmy, kupić a. minę. Wróć do Romana. Cześć, Roman. Do stodoły leć, tam pogadamy. Spoko, Roman, nic nie przejmuj. Roman, ty się upieczesz w tym swetrze. Jesteś w końcu, starucha już zaczęła. Starucha już wciągnęła no halem, dobra. Kobert powiedział mi, że mikstura była w porządku, tyle że zadziałała, jak zadziałała przez pijaństwo Jędrzeja. Okej, okay, coś tam. Bla, 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 bla. Aferę mieliśmy, jako aferę. Jeźdź oczy moczy końcówkę stalowego pręta w świecącej kleistej substancji i wkłada go nie mężczyźnie w gardło. Dobra, tutaj się pomyliłem. To są jakieś mocniejsze narkotyki po prostu już. Nie, YouTube, przepraszam. I'm są so friendly. Stękając, otruli mnie. No, no właśnie, Jędrzej, widzisz co się dzieje. Za sprawę długo Jędrzeja u tych zbirów, a dostaniesz bonusi ode mnie. Tylko bez mordowicia, bo ta jego banda to zawisne sfaniury. Okej, okay? zgoda. Boże, co za gaugan? Jędrzej sobie długów narobił. Zaciągnął kredyt, żeby ciągnąć w nohal. Strasznie, strasznie dziwne questy są w tej grze, prawda? Dobra, idziemy do przywódcy bandytów wyjaśnić sprawę Jędrzeja. E, jakie ładne w ogóle jeziorko? Tego nie było w 2D, To mi się podoba. Srebro do głowy, z czego chcesz? Jak on fajnie wygląda w ogóle? Zajewista ta, zajewista wata, podoba mi się. Przyszłam porozmawiać o długach Jędrzeja. E, give me my money, bitch. Ureguluję jego dług Nie no, oczywiście, że przemocą to załatwimy Bankomat ci o głowę rozbije Pozdro do dla Dobra, bijemy gościa. A, Bęk, bęk, dobra, łatwo w ogóle. A on tu stoi sam, czy będzie miał jakąś ekipę jeszcze zaraz? Jak będzie miał ekipę, to trochę gorzej. Chwila, no w ogóle mam front -kika, muszę trzeciej taktyki używać. Może, może będzie jeszcze coś do bicia? O no nie, wróć do Romana, szkoda. Siema, romans, długi spłacone, wszystko ogarnięte, bierzesz nagrodę. Dostaliśmy jeszcze teraz alkohol od Romana. Tutaj nawet nie muszę. No, zobacz. Widzowie, bo wy myślicie pewnie. Osoby nowe, wymyślicie pewnie, że ja tu sobie jaja robię i wcale o to nie chodzi w tym questie. To jest napisane tak: Butelczyna słynnego Bimbru zwanego Jabcubówką. Podobno szczyci się ogromnym uznaniem wśród miejscowych. sprzedaj komuś na targu w Trentis. No, i teraz sobie wracamy do Emilki. Misja wykonana. Jest zajebiście. Co tu za jeszcze za komentarze? Na przykład tutaj Fenek napisał. Ciekawy, kim jest Fenek. Pół filmu to próba stworzenia postaci. Niektóre rzeczy się nie zmieniają. I ma 7 lajków, nie? Ruszyła mnie historia Ojca i Napisał RWS. RWS to w ogóle ziomal, pamiętajcie. W ogóle dużo też jest porad, jeżeli chodzi o. No właśnie, tylko. to, to zaraz wam powiem to wszystko. Eee, zróbmy tej kwesticę tylko, bo to już chyba będzie koniec. Gdzie jest ta Emilka? Gdzie, gdzie ona jest? Halo, tu jest, tu stoi. Cześć, Emilka. Czemu ty się ruszasz w 3D2? To ja zawsze byłaś w tym samym miejscu. Dobra, zrobiliśmy questa, dostaliśmy 800 Expa, 600 zł, więc super. Mamy troszeczkę do przodu. Jak widzicie, już poziom piąty. Jeszcze tylko 135 i mamy 140 wbity. Wracamy jeszcze na chwilę na maga ognia w tym, w tym odcinku. Dostałem właśnie od was mnóstwo porad w komentarzach, żeby wymienić sobie. E, ten drift na obrażenia od ognia na właśnie obrażenia magiczne, żeby żeby on działał po prostu, bo na tym nie działał, co się, się okazało. Szkoda, bo straciłem dużo expa tutaj, ale, ale no teraz sobie już expie ten itemek, jak widzicie, no już trochę nabite. W ogóle 59 level dobity, tak swoją drogą. Ehm, w poprzednim odcinku chyba w tym pierwszym, sensie jak tutaj grałem i magnetki biłem, to miałem 56, więc no wydaje mi się, że całkiem spoko mi idzie to expienie. Tak, tak mi się wydaje, że to jest dobre tempo. Ehm, tutaj właśnie widziałem Suborf Nexen się nazywa. Szybszy odpoczynek, tylko 10%. Dobra. I on widocznie mi wyszedł z gestu władcy, czy znaczy z obroży władcy, bo na obroży miałem ten item, a teraz mam go tu, ok? I możemy go sobie założyć z powrotem. Ja założę, jakoś póki co nie będę tutaj tej obroży zmieniał. E, mam itemki po prostu, które są bardziej pilne na ten moment, a mnie nie stać za bardzo, właśnie, żeby sobie tak żonglować itemami, więc e, chwila. Wejdziemy sobie do sklepu. Tak, trochę zmieniony wątek odcinka, nie? Ale no to jest taki w sumie Let's Play z Broker a to dalej jest Broken Ranks, tylko na postać w sumie, więc chyba mogę tak robić. Tak mi się wydaje. Borchilda, siema, ja do ciebie. Zobaczmy, co tutaj się dzieje. Czy ja widzę jakoś. O, tutaj jest coś nowego, przetapianie. Ale ja bym chciał. Orby, osadzanie. Dobra, dajemy gest władcy. Jest obroże władcy. Dobra, i dajemy sobie to tu, tak? Okej. Okay. I po prostu mamy założone, fajnie, fajnie, i teraz jakbym chciał na przykład to zdjąć, to rozumiem, że będzie jakaś opłata, tak? Bo nie wyobrażam sobie, żeby opłaty nie było. 10 tysięcy, właśnie. E, aby wyjąć orb ze sprzętu, musisz posiadać odpowiednią ilość złota. Ilość wymaganego złota jest zależna od wielkości orba osadzonego w sprzęcie. ok spoko. Ale nie chcę wyjmować. A zobaczmy, jakbym chciał na przykład wyjąć to. Szanse na przejęcie Manny 10%, aha i mogę sobie tego suborba wyjąć, dobra to zobaczmy jeszcze teraz jak wygląda rynek, ej fajne, podobają mi się te zmiany tak szczerze, ja też jakby dopiero ogarniam, to są takie moje początki w ogóle z tymi orbami, bo tego nie było jak ja grałem w Taerna, znaczy w Broken Zobaczcie, zobaczcie, suborb Kiat, suborb woed, ale jakie nazwy w ogóle, Boże, mogę jakieś ładniejsze te nazwy pomyśleć, znaczy dobra, nie czepiam się, 25 milionów to kosztuje? Dodatkowe przychody doświadczenie, 8,5%. O oh, fuck, o oh, fuck. Magni Orb to jest, okej, okay, dobra, bo to też, tutaj też są orby, Magni Orby i Sub Orby, dobra, czaje, czaje. Zaczmy Sub Orb. Ile kosztuje największy Sub Orb? Największy kosztuje 1,8 miliona, jest to Sub Orb Dead. Redukcja obrażeń od ataku dystansowego 3%. A to nie brzmi jakoś super dobrze, nie? Myślałem, że coś tu lepszego będzie w sumie. Czemu to jest takie drogie? Nie wiem, może po prostu mały tego dropi. Redukcja obrażeń od czempiona, ale po prostu jest pierwszy dzień update'u, Może dlatego. Ludzie nie wiedzą, jak to handlować jeszcze. Też tak może być. Większe obrażenie na bossy. O, na przykład to mi się wydaje dużo mocniejsze. Dobra, a ile kosztuje. Ej, chwila, to ja może nawet sobie założę. Bo na halamie ani na geomorfu nie mam. Co prawda khalam chcę teraz zmienić na czachę. A tutaj już chodzę powoli smoki łatwe, żeby wydrobić sobie. Żeby wydrobić sobie smoczyk nad. Ale jeżeli to będzie tanie, to może nawet sobie jakiś założę. 100 tysięcy, to sobie mogę wydać. I co to daje? Szansa na przełamanie Holma. Uu. Tak po prostu? To tak po prostu będę miał? Czekajcie, to chyż mi się za piękne wydaje. A tu: Redukcja obraźni od zwykłych przeciwników 3%, szybszy odpoczynek. Ja bym sobie w szybszy odpoczynek pewnie poszedł, mimo wszystko. Ale chyba mogę mieć tylko jeden rodzaj orba, nie? Czyli jak na. Jak na obroży władcy mam już szybszy odpoczynek, to chyba na drugim już tego nie mogę mieć. Coś takiego czytałem w patch tak właśnie. Bo się przygotowałem też trochę. Więc. Yy... Więc, więc chyba... Chwila. Więc chyba tutaj e, tego nie wezmę. Wezmę coś innego. Większa siła ataku, gdy ciężko ranny. O, to jest też spoko. Większy udźwik, szanse na przejęcie kondycji, redukcja rozładowania sprzętu. Kurde, nie wiem co wybrać. Tu już się drogie powoli robią. Drogich nie ma sensu kupować, chociaż w sumie jest sens, bo ja i tak mogę wyjąć z ekwipunku i włożyć do innego, tak szczerze, nie? Więc kupię sobie dwa po prostu. Dobra, to ja kupię sobie ten, ten najtańszy. To mi się wydaje spoko. Przełamanie Holma. Dobra zawsze co robi Przełamanie Holma Broken runs Jaki to jest efekt Holma Zobaczmy Przyzna wam szczerze, że nie pamiętam co to robiło Szansa na przełamanie Holma, redukuje wartość procentową, którą przeciwnik ma na ten efekt OK Musimy zobaczyć co robi sama w sobie przełamanie Holma chyba yy, Rozproszenie Holma, ok daje szansę na zmniejszenie otrzymywanych obrażeń o 60-70%. Aha, aha, a ja mam... O Jezus A ja kup... O mnie ja już to kupiłem? Ja już to kupiłem, Boże debilu! Bo to, nie, bo to nie daje mi tego efektu. Właśnie wydawało mi się to zbyt piękne. To szansa na przełamanie Holma, czyli jeżeli komuś wejdzie to przełamanie Holma, to ja jakby usunę to przełamanie Holma z niego i mam na to 10%. To mi się wydaje turbo badzielne, badziewne. Stoka w plecy. Dobra, nieważne. Chyba, że to działa inaczej, to wtedy spoko. To będziecie mi napisać w sumie. Napiszcie mi w komentarzach, dobra? Yy, większa siła ataku, gdy ciężko ranny. To jest bardzo fajne. Ale nie wydaje mi się, żeby się przydało na Magu. Większy udźwig jest spoko. Dodatkowe doświadczenie 5%?! No przecież że ja to chcę, co, co to w ogóle jest za OP, jakiś suborb Dawaj mi to, w ogóle bez zastanowienia, to jest najlepsze z wszystkich, w ogóle nie ma, nie ma dyskusji, ty 5% więcej expa, po prostu tak o mi dają. Chwila, co tu jeszcze jest? Bo wiecie co? Bowiam ja powiem szczerze, że ja w ogóle nie wiem jakie są suborby, trochę trochę to ignorancja z mojej strony, bo jestem youtuberem z Blokeransa jak widać Szansa na przemanie farida, szansa na przejęcia many. Czy to jest jakieś?. dodatkowe złoto 5% O ja Ale jakie dobre Szansa na uniknięcie ciężko rany, redukcja obrażeń ataków wręcz Mega mocne są te suborby w takim razie. Dobra, będę się sobie popatrzeć w ogóle... O, szybszy odpoczynek. Aha, bo to jest beep orb. Dobra, spoko, spoko, ja chcę suborba. Szansa na przejęcie zdrowia. To też jest bardzo spoko, ale nie stać mi na to. Dobra, ale sobie to kupię, wiecie? Eee, pozbieram i sobie kupię szansę na przejęcie zdrowia po prostu. Tak mi się wydaje. Szansa na przejęcie mamy 10%. Dobra, biorę to. Biorę to w ciemno. Nie wiem... Możliwe, że kupiłem jakieś najgorsze suborby, jakie mogłem kupić tak naprawdę, ale wydają mi się one dobre. Dobra, tego jednak nie chcę. Tego jednak nie chcę, będę stratny, dam to za 90 tysięcy No powiedzmy, że jestem straty 14 tysięcy na ten, no szkoda, ale dobra, to biorę i to też biorę, dodatkowe doświadczenie 5%, zajebiście e, i ja chcę sobie to ubrać. Czy to będzie świetne? Czy, Boże, 5%, 5 więc jak, spaczajcie to? Tak po prostu mi dają. Za darmo. Okej, okay, wielkość lub typ orba nie pasują do sprzętu. Dobra, napotkaliśmy problem. Nie do końca rozumiem czemu. Aby osadzić Orb, musi on pasować wielkością lub być mniejszy niż ranga sprzętu, dobra. Osadzony orb musi posiadać odpowiedni rodzaj pasujący do kategorii sprzętu Aha, okej. Okay. A to jest uniwersalny, spoko, a jak jeszcze tu mam? Ofensywny, dobra, czyli ofensywny mogę założyć na broń, spoko. Aha, czyli czyli... czyli... Mhm. Czaję. Okej. Okay. Dodatkowo orby zostały podzielone na trzy rodzaje przeznaczone tylko dla danej grupy do kategorii sprzętu: Uniwersalny biżuteria, defensywne sprzęty posiadające odporności fizycznej i karwasze. Okej, okay. i ofensywne sprzęty nie posiadające odporności fizycznych. Czaję, dobra, wiem o co chodzi. Czyli będę musiał sobie po prostu e, zakupić w takim razie Okej, okay, to może wezmę tą szansę na przejęcie many A Nie, to już mam Będę musiał sobie po prostu zakupić... Ja i tak, ja i tak chcę sobie zakupić w ogóle tego e, Nurthe i takie tam itemki, więc wtedy sobie ten orb założę. Dobra. Szanowni Państwo, to była bardzo ciekawa lekcja w ogóle, te suborby. Podoba mi się ta zmiana. Ta aktualizacja moim zdaniem bardzo na plus. Nie będziemy przechodzili przez całą tą e, tego changeloga po prostu, bo to już zrobił Beloci i to już zrobił tam szami. widziały, nad Galajus chyba już tam to ruszył, więc nie będę Was tutaj tym zanudzał po raz kolejny. E, tak czy siaka, aktualizacja bardzo mi się podoba. Ja dziękuję Wam bardzo serdecznie za uwagę, to na tyle w tym odcinku. Przypominam, napiszcie Banan plus Wasz nick, i na Kadarinie możecie wygrać gest władcy w kolejnym e, filmie. Więc to tyle. Yo.